Szczęść Boże, coś wam powiem. Wygodnie jest czasem niczego nie widzieć. Problemów, ludzi, niebezpieczeństw. Bo jak się widzi za dużo, to człowiek albo się odparnia, albo mięknie. Ale jeśli się nie widzi niczego, a jedyne co do nas dociera to dźwięk, całe mnóstwo rozmów, hałasu, krzyku, przekleństw, to wyobrażenie świata staje się trudne. Nie można zobrazować sobie nic pięknego. Czy my nie bywamy także ślepi? Często nie umiemy zauważyć Bożej obecności w świecie ani w naszym życiu. Nie widzimy tego, co powinniśmy jako małżonek, rodzic, przyjaciel, dziecko. My także potrzebujemy pomocy Jezusa, aby raczył pochylić się nad nami i otworzyć nam oczy. Tylko my się wstydzimy wołać. Wstydzimy się krzyczeć jak Bartymeusz na ulicy Jerycha. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Nie pozwala nam duma. Nie pozwala nam strach. Przecież my sami sobie poradzimy. I nie radzimy sobie. Zgrywamy głupich, bo społeczeństwo i polityczna poprawność zamyka nam usta. Ślepiec nie przejmował się tym, że go uciszano. Stał przed okazją, żeby zawalczyć o siebie i nie zmarnował jej. Wręcz jeszcze głośniej wołał, im bardziej próbowano go zepchnąć. To nam pokazuje, że im więcej sprzeciwu z zewnątrz, tym większe przekonanie, że sprawa, o którą walczę, jest dobra. Im większy krzyk społeczeństwa, tym większa nasza motywacja. Niech wyją, niech straszą. Jeśli wiem, że moja wiara jest tego warta, to dlaczego mam milczeć? To, co rozgrywało się na ulicach Jerycha, potwierdza jedno. Zewsząd jesteśmy otoczeni tłumem zacietrzewionym w swoim egoizmie, który nie chce widzieć prawdziwie potrzebującego. Zwróćmy uwagę, że uzdrowiony nie poszedł gdzieś w świat swoich spraw, jak chociażby uczynili to trędowaci. Nie poszedł na ulicę chwalić się, że został uzdrowiony. On poszedł za Jezusem. To sformułowanie często używane przez ewangelistów, pójść za Jezusem, wyraża pewną duchowość. Ten, kto został powołany i podejmuje drogę, nie idzie sam, ale właśnie z Jezusem. I może wjeżdżając gdzieś na osiedle widzimy taki znak, droga wewnętrzna. Niby nic takiego, bo wiemy, że musimy ograniczyć prędkość, uważać na skrzyżowaniach, w ogóle zachować ostrożność. Droga wewnętrzna dla nas to zupełnie inna rzeczywistość. Może być tak, że my dziś narzekamy na swoje życie i swój los. Może i nawet przed Bogiem stajemy obrażeni, bo jak wspomniałem na początku, chcemy załatwić wszystko po swojemu. Kiedy jednak zrobimy krok za Panem, wszystko się zmienia. Całkiem możliwe, że ktoś z was również przeżywał taki ciąg wydarzeń jak ten ślepiec. Wpierw była bezczynność i siedzenie jak żebrak, później nastąpiło stanięcie przed Jezusem z prośbą o uzdrowienie, po czym następowała konsternacja, bo nagle wszystko zaczęło wyglądać inaczej. W konsekwencji nastąpiło pójście za nim, bo okazało się, że tylko on może sprawić, że nasze życie staje się widoczne. I to wyraźnie. Dotykając światła, zaczynamy wierzyć w lepsze jutro, co nazwiemy nadzieją. Docieramy do naszego wnętrza, które pozwala nam właściwie ocenić siebie i wiele spraw zobaczyć z dystansu. I kiedy podążamy tą wewnętrzną drogą, nabieramy przekonania, że współpraca z Bogiem nie jest taka trudna. Owszem, najtrudniejszy jest pierwszy krok, ale on nas wciąga z naszej bezradności i prowadzi ku Panu Bogu. Niech On wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.